Matura próbna z fizyki, 16 grudzień 2022. Zanim zaznajomimy się z wprowadzeniem do tego zadania, spójrzmy na rysunek. Zapewne większość z Was natychmiast kojarzy go z dwiema sytuacjami. Jedna to pocisk poruszający się wzdłuż osi X z prędkością większą niż prędkość dźwięku, a drugi opisany jest w treści wprowadzenia do tego zadania. Mianowicie, model statku porusza się po powierzchni płytkiej wody wzdłuż osi X z prędkością 0,5 m na sekundę. W wyniku tego ruchu powstają fale na powierzchni wody. Rozprzestrzenianie się tych fal w modelu zjawiska, w którym zakładamy, że w każdym położeniu modelu model statku wytwarza na powierzchni wody falę kołową. Mamy trzy położenia statku: A, B, C, no czwarte jeszcze również D, i te trzy okręgi to fale cząstkowe, fale koliste, które wysyła statek płynący po powierzchni wody. W każdym położeniu statek wytwarza powierzchni falę kołową, a obserwowana fala jest wynikiem nałożenia się fal kołowych. Chodzi o tę falę tu, o czoło fali wypadkowej. Te okręgi to są fale cząstkowe. Oczywiście trzeba byłoby je narysować bardzo gęsto, jeden za drugim. Wypadkowa fal cząstkowych jest właśnie styczna do tych dwóch linii, które zostały tu narysowane. Prędkość fali na powierzchni wody jest w tym przypadku stała. Na poniższym rysunku przedstawiono w pewnej skali oraz obraz powierzchni falowych w chwili T ze wskaźnikiem D, czyli upłynął czas od A do D, gdy model statku znalazł się w punkcie D. Linią ciągłą oznaczono obserwowaną powierzchnię falową, a liniami przerywanymi oznaczono czoła fal wytworzonych przez model statku w chwili, gdy znajdował się on odpowiednio w A, B, C, D. Te okręgi, wyraźnie to podkreślmy, są to fale cząstkowe, które składając się ze sobą dają powierzchnię falową, którą obserwujemy na powierzchni wody. Długość odcinków w poniższym rysunku spełniają, długości odcinków spełniają zależności AB równa się BC równa się CD. No i polecenie numer 1. Oblicz wartość prędkości fal na wodzie, po której płynie model statku. Zapisz obliczenia i przedstaw tok rozumowania za pomocą zapisanych zależności, związków lub słownie prowadzący do wyniku. Uwaga! Niektóre dane liczbowe są zawarte w geometrii rysunku. W celu rozwiązania tego zadania wykonaj odpowiednie pomiary linijko z dokładnością do 1 mm. Ten tutaj symbol, żółta linijka, informuje, że będziesz musiała skorzystać z linijki. Proponuję przyjrzeć się rysunkowi. Otóż poprowadziłem kolorem czerwonym promienie fal cząstkowych, które są prostopadłe do fali wypadkowej. Zwróć uwagę na to i chyba zauważysz to, co ja widzę. Tutaj trójkąty prostokątne. Mało tego, że prostokątne trójkąty, ale one są podobne. Z podobieństwa tych trójkątów wynika, że AA' do AD ma się tak jak BB' do BD, jak CC' do CD. Stąd możesz sobie wybrać jeden ze stosunków, który będziesz rozpatrywał. Ja wybieram pierwszy. AA' do AD równa się AA' do AD. Otóż odległość AA' fala przebywa z prędkością V fali w czasie T. W tym samym czasie statek przebywa odległość AD.
D równą V razy T. Czas upraszczamy, mamy V fali do V statku. Stąd wyznaczamy V fali. No i teraz właśnie musisz odczytać z arkusza odległość AA' i AD. Mógłbyś wybrać z tego stosunku BB', CC', ale te odległości są mniejsze. Bezpiecznie jest wybrać tę odległość największą, AA', bo dokonując pomiaru, nawet jeśli troszeczkę się pomylisz, to nie będziesz daleko od rzeczywistości. I ja wybrałem właśnie ten największy trójkąt i nie miałem oryginalnego arkusza egzaminacyjnego, więc ufam autorowi tego zadania, który mówi, że AA' jest równe 3,8 cm, a AD jest równe 9,5 cm. Jak to podzielimy w tym ułamku, to mamy 0,5 razy 0,4, 0,2 metra na sekundę. Należy z całą mocą podkreślić, że w przewodniku elektryczności nośnikami prądu elektrycznego są swobodne elektrony. Ładunki dodatnie nie przemieszczają się. Są to jony siatki krystalicznej, które drgają, znajdując się wciąż w tym samym miejscu. Drgają wokół swojego położenia równowagi. Punkt drugi. Struktura krystaliczna półprzewodników. Do półprzewodników należą krzem, German. Skupię się na krzemie. Otóż w przypadku siatki krystalicznej, w której występuje krzem, mamy taką sytuację, że komórka elementarna, jaką tworzą atomy krzemu, to czworościan. Cztery trójkąty ścianami. Za pomocą tych komórek elementarnych możemy ułożyć w przestrzeni cały kryształ. Ale ponieważ elektronów walencyjnych w przypadku krzemu jest 4, to siatkę krystaliczną przestrzenną można przedstawić na płaszczyźnie. Widzimy to na tym rysunku. Każdy z atomów krzemu ma 4 sąsiadów, z którymi wchodzi w wiązania walencyjne, oddając swoje 4 elektrony najbliższym sąsiadom. Popatrz, ten środkowy krzem oddaje jeden elektron wiązanie z tym krzemem od góry, drugie wiązanie tworzy z tym krzemem z prawej, trzecie z tym krzemem dolnym i z krzemem z lewej strony. Wszystkie wiązania są wypełnione. Nie ma nośników prądu elektrycznego, nie ma swobodnych elektronów. I jeśli do takiego półprzewodnika przyłożymy napięcie, z prawej strony będzie plus, z lewej minus, zmienimy plus na minus, będzie obowiązywać określone prawo opisujące przepływ tego prądu elektrycznego. Sytuacja się zmienia, jeśli zamiast tego środkowego krzemu wstawimy arsen. Arsen ma 5 elektronów walencyjnych. Daje 4 elektrony do wiązań z najbliższymi 4 krzemami, a ostatni 5 elektron jest niezagospodarowany. On staje się swobodny. Arsen dostarcza do siatki krystalicznej swobodne elektrony. To one będą nośnikami prądu elektrycznego. Taki półprzewodnik domieszkowy nazywamy półprzewodnikiem typu N. Negativus, negatywny, ujemny, a więc dostarczający do siatki krystalicznej ładunki ujemne, swobodne elektrony. Jeśli zamiast tego środkowego krzemu, czy też w tym drugim przypadku arsenu, wstawimy IND, sytuacja wygląda inaczej. IND ma 3 elektrony walencyjne. 3 elektrony daje do wiązań z 3 sąsiadami, a 4 wiązanie z 4 sąsiadem jest niepełne. Brakuje elektronu. W tym miejscu jest brak elektronu, jest dziura.
Jeśli brak elektronu, to to miejsce wykazuje nadmiar ładunku dodatniego. Dodatni, pozytywus, pozytywny półprzewodnik typu P.